pacjentów. I skala, wielkość tej populacji jest wbrew pozorom, to o czym pan profesor Gil wspomniał, zaskakująco duża. To znaczy my z badań populacyjnych wiemy dzisiaj, że to nie jest jakaś nisza, że to dotyczy, to pokazuje nam i badanie Wobasz, i badanie NATPOL, duże badania populacyjne i one nam bardzo wyraźnie pokazują, że to dotyczy nawet 60% dorosłych Polaków. Czyli więcej niż co drugi Polak właściwie ma taki podwyższony poziom i to pokazuje nam skalę w zakresie no, również wyzwania systemowego, zdrowia publicznego. To są ludzie, którzy no, z założenia mają niejako wyższy profil ryzyka, czyli mówiąc po zupełnie niemedycznie, a po ludzku mówiąc, to są ludzie o większej szansie na udar czy zawał, czy na nagłą śmierć sercową. Więc ta populacja dla wielu osób jest wciąż zaskakująco duża. My to już wiemy od pewnego czasu, że ogromna rzesza Polaków i ten czynnik ryzyka jest najbardziej rozpowszechniony w Polsce, ma problem z cholesterolem. I to jest jak gdyby coś, co wiemy, natomiast to nie dotyczy tego schorzenia, którym głównie my się w naszym centrum zajmujemy,